Halo, halo, dzień dobry Państwu. Przed Państwem dzisiaj Łukasz Gralak oraz Bartosz Chlebicki. Jesteśmy 50% wydawnictwa Lucrum. Tutaj od razu często tak się. O, chwileczkę mamy po bo czasem coś tak wyobrażam, że ach, ten plan słów Pitasy jest ich tyle, te firmy, bo to jakieś wielkie korporacje. No nie do końca, tak oczywiście mamy już dużych graczy na rynku planszówek, natomiast większość wydawnictw to są jednak takie małe firmy. Wiecie, my jako wydawnictwo Lucrum jesteśmy takim średnim wydawnictwem, może nawet patrząc na polski rynek, takim już średnio wchodzącym w duże, a jednak jest nas trzy osoby w całej firmie, nie licząc rzecz jasna osób współpracujących, typu tam grafik, prawda, księgowa i tak dalej, którzy nie są częścią takiego zespołu, spotkać i razem naradzić. No, nas dwóch tutaj dzisiaj zagrało, więc jakby nie patrzeć, no 50% załogi. Postaramy się wam opowiedzieć bez pryzmat brzdęku, czyli naszego największego hitu, jakiego się dorobiliśmy, gry roku 2019. Trochę o tym, jak wygląda wydawanie gier, trochę o tym, jak się tworzy hit. Ja, tutaj mały spoiler, nie wiemy, ale powiemy, jak to wygląda z naszej perspektywy. No i o samej grze też, co się stało takiego, że Brzdęk zyskał sobie taki status no, gry absolutnie hitowej w naszym pięknym kraju. No tak, no przy okazji przepraszamy, że nas nie widzicie. Mam nadzieję, że głosem postaramy się zrekompensować nasz wygląd. To był tutaj mały problem techniczny, ale przechodząc do meritum. Wydawnictwo Lucrum powstało w roku 2014, no i weszło na rynek od razu hitem, ponieważ pierwszą grą były Przebiegłe Wielbłądy. Szpilgarys, dokładnie w tamtym roku. Dokładnie tak. Czyli planszowy Oscar, jeżeli ktoś się nie orientuje, tak jak mamy, to jest taka gra, niemiecka gra roku, ma status najbardziej prestiżowej nagrody w świadku planszówkowym. No i tak troszeczkę jak Oscar, tak jak mamy jakiegoś krytyka, tak mamy jakąś osobę, która bardzo dobrze zna się na filmach, może powiedzieć, że ach, te Oscary to ostatnio takie są, nie do końca, może super. No i też wytrawny gracz może powiedzieć, że Spiel des Jahres przyznaje nagrody, kapituła Spiel des Jahres przyznaje nagrody takim grom, które no niekoniecznie są bardzo dla bardzo zaawansowanych, wytrawnych graczy, no ale to nieważne, wiecie, no jest jakiś tam prestiż, te gry zawsze są dobre, choć nie zawsze przeznaczone dla jakichś bardzo właśnie zaawansowanych graczy, którzy chcieliby jakąś super ciężką grę. No Przebiegłe Wielbłądy są ewidentnie grą rodzinną, lekką, przeznaczoną dla szerokiej gamy odbiorców. No więc no, wspomniałem tu już o roku 2014, natomiast od razu pozwolę sobie skoczyć 2 lata do przodu, a to dlatego, że w 2016 zarówno ja, czyli Bartek, jak i Łukasz rozpoczęliśmy naszą przygodę z pracą na pełen etat w branży gier planszowych dla wydawnictwa. Taka mała ciekawostka. Od początku rozpoczęliśmy tę pracę jako pracę zdalną. Teraz to dla wszystkich jest już chleb powszedni. Chyba mało kto nie wie, co to jest praca zdalna. No, my tak pracujemy już od lat 4, tak więc w naszym przypadku można powiedzieć, niewiele się zmieniło wraz z nadejściem pandemii. Co się stało w roku 2016? Mianowicie, w tymże roku, w październiku, podejrzewam, że to był październik, w trakcie Essen została wydana gra, jeszcze wtedy nie Brzdęk, a Clank. Clank, wydawany przez wydawnictwo Renegade Game Studio. Amerykańskie wydawnictwo. Amerykańskie wydawnictwo. No, od początku przykuł naszą uwagę, aczkolwiek przykuł nie tylko naszą uwagę. Nie byliśmy pierwszym wydawnictwem, mimo tego, że ta gra nas zainteresowała jeszcze zanim została wydana. Na samym początku po prostu, kiedy gdzieś tam pojawiły się pierwsze zajawki, kiedy poznaliśmy mniej więcej, jaki jest pomysł na mechanikę tej gry, kiedy te pierwsze skojarzenia z Hobbitem, o którym powiemy, tolkienowskim Hobbitem, gdzieś tam zakiełkowały w naszych głowach, byliśmy już tą grą zainteresowani. Ale no, rynek planszówkowy nie jest łatwy, konkurencja jest duża, czasami błyskawiczna reakcja to za wolno, żeby po jakąś grę sięgnąć. No tak, więc kto w ogóle był przed nami? Przed nami było wydawnictwo Portal. Portal
jest najwięcej międzynarodowych kontaktów, głównie dzięki hitowym, hitowym grom Ignacego Trzewiczka, które podbiły po prostu rynki wielu, wielu krajów świata. Wydawnictwo Portal było już partnerem wydawnictwa Renegade Games, czyli wydawcy angielskiej gry Clank. I no, w sposób naturalny skontaktowali się z nimi i przy okazji bodajże Essen dostali tę grę do wypróbowania, a ponieważ wydawca poprosił o szybką odpowiedź, to jak opowiadał w jednym z filmów na YouTubie Ignacy Trzewiczek, tak więc ja nie przedstawiam tu żadnej plotki, a oficjalną odpowiedź od prezesa wydawnictwa Portal, chcieli tego samego wieczora, żeby od razu następnego dnia powiedzieć, dać feedback, powiedzieć, czy są zainteresowani, czy nie. No a Essen to taka największa impreza z grami planszowymi, są to takie targi, na których przychodzą ludzie grać i kupować, natomiast cała masa wydawców, no, wszyscy z całego świata się zjeżdżają po to, żeby dobijać między sobą interesy. No i są to trochę wyścigi, tak? Czasami niektóre gry są bardzo, jest dużo o tym, o niej rywalizacji. No i trzeba dać jakąś ofertę, tak, żeby samemu na tym nie stracić, ale jednocześnie uprzedzić konkurencję, prawda? Tak, no i jest to oczywiście też bardzo wymagające, jeśli chodzi o wysiłek, jaki trzeba w to włożyć. Także czysto fizyczny, bo po prostu trzeba mało spać. Targi trwają od 10 do 19, no i zanim pojawimy się w domu między 20 a 21 w domu, czy tam wiecie, w hotelu, czy gdzie tam mieszkamy, no to od razu wszyscy chcą grać, to bo jest cała masa nowych gier i po prostu dobra, gramy jak najdłużej, następnego dnia śpimy mało, znowu jedziemy na cały dzień takiego wycisku. No i tak właśnie się zdarzyło w Portalu, że zagrali razem z Ignacym Trzewiczkiem, no i uznali wspólnie, że nie, jakaś nudna, w ogóle te zasady jakieś nieintuicyjne, trzeba strasznie myśleć, dłuży się. No i następnego dnia w efekcie tej rozgrywki na zmęczeniu poinformowali wydawcę, że nie są zainteresowani grą, ponieważ no, nie była w ich oczach tak bardzo ekscytująca, jak tego by oczekiwali. No i tutaj pojawiliśmy się my, początkowo... Czaj na biało, oczywiście. Początkowo oczywiście nie byliśmy jeszcze partnerem Renegade, więc cały kontakt zaczynaliśmy od zera. Spotkaliśmy się również z nimi w trakcie Essen, ale ponieważ na samą grę Clank był bardzo duży popyt, jak i tam z jakichś innych przyczyn logistycznych, no nie mogliśmy dostać tak zwanego sampla, czyli próbki pokazowe, po prostu gry. Nie otrzymaliśmy jej, standardem wśród wszystkich wydawców. Znaczy wszystkich nieeuropejskich, no bo wiadomo, że jak ktoś produkuje w Niemczech, to zazwyczaj ma tego dość dużo, chyba że naprawdę przerośnie jego popyt na daną grę, oczekiwania wszelkie, natomiast no, wydawcy z innych kontynentów, z Azji, ze Stanów Zjednoczonych, po prostu no, przywożą ze sobą jakiś tam kontyngent tych gier, taki uzasadniony logistycznie, no bo to nie są tanie rzeczy. Jak się to sprzeda, to się sprzeda. Nie da się tego przeskoczyć. Tak, no i my niestety już tak podejrzewaliśmy, że ten Clank może być hitem, ale nie mieliśmy jeszcze na to żadnych twardych dowodów. Sami też nie zagraliśmy, więc ciężko było to jakoś ocenić. Tutaj po Essen rozpoczęliśmy poszukiwania, czy może jakiś sklep ma, to może my zaraz kupimy, żeby to sprawdzić. No i okazało się, że grę udało się kupić na Essen naszemu koledze Tomkowi Gambitowi, którego serdecznie pozdrawiamy. Jeden z recenzentów, wiodących recenzentów, który opowiadał o grach na kanale Gambit TV, pożyczył nam tę grę. No i mogliśmy zagrać i sprawdzić. Od razu tą grą się zachwyciliśmy, co w sumie nie jest zaskakujące, bo jak widać wszyscy polscy gracze, kiedy gra już się ukazała, również... No większość, zawsze znajdzie się ktoś, kto oczywiście.
również wpadli w zachwyt, natomiast od tego momentu mogliśmy rozpocząć nasze działania celem standardowej procedury tego, co trzeba zrobić, żeby do wydania gry doprowadzić. Tak, czy ci przerwę, bo trzeba dodać, że doszła nam nietypowa motywacja. Otóż Tomek kupił Klanka kupił za jakieś absurdalne pieniądze, bo był popyt, no to była i cena. W sensie naprawdę jakieś to już, chwalił się tym tematem u siebie podczas recenzji Klanka. Już tej ceny nie pamiętam, natomiast no była ona naprawdę bardzo wysoka, a my skupiliśmy mu jedną kostkę. I straszny wstyd, no bo to tak, wiecie, no wydawnictwo pożycza dobre, pożycza po prośbie i jeszcze narobiliśmy bigosu. Popsuliśmy w jakimś tam drobnym, ale no istotnym stopniu grę za miliony monet. No to teraz posłuchajcie, no nie było opcji, no musieliśmy wydać, żeby oddać Tomkowi jedną kostkę. No. I tak zabraliśmy się do roboty, wiecie, to była końcówka roku 2016, a ten, kto wie, kiedy Brzdęk został wydany, no to ja od razu przypomnę, że był to październik roku 2018. No i teraz można by się zastanowić... Co myśmy robili przez ten czas? Co myśmy robili przez dwa lata i dlaczego wydanie tej gry trwało aż dwa lata, to już wiecie, pojawiły się już nawet żarty z nas, memy w internecie, tak, że... Tak dobrze się na zapowiedziach prezentuje ten Klank, ten Brzdęk, że po prostu nigdy go nie wyda. Tak, no i my troszkę teraz, w trakcie tego, no może nie prezentacji, nazwijmy to podcastem, troszkę się może pośmiejemy ze swojego własnego... Brak profesjonalizmu, ale wiecie, takiego w branży to były nasze pierwsze kroki, prawda, podczas pracy w wydawnictwie. Nie, zaczęło się od tego, że no wiecie, na początku no to nic szczególnego, po prostu jakieś tam procesy trwały ciut dłużej, ale nie też jakoś, żeby tak od razu powiedzieć, że to na dwa lata ma się rozciągnąć. Żeby dać wam taki punkt odniesienia, ile czasu trwa powstanie gry, zakładając, że istnieje już jej wersja angielska, bo wiecie... Zlokalizowanie, jak to tak, się ładnie mówi. To się mówi zlokalizowanie, bo wiecie, co innego jest, kiedy ktoś tworzy grę od zera, bo to najpierw tworzy prototyp, musi narysować grafiki i tak dalej. To może trwać naprawdę kilka lat, albo nawet kilkanaście, tak? To... W przypadku gier komputerowych znamy przypadki gier, których proces trwał nawet, wiecie, kilkadziesiąt lat, znaczy no tam 20 parę czy coś, no w grach planszowych też ten proces może być bardzo długi. Tak, tak, no myślę, ja słyszałem o paru, których autorzy się chwalili, że od 20 lat testują. Natomiast jeśli chodzi o prowadzenie gry istniejącej już w innym języku na rynek polski, to jest to czas zdecydowanie krótszy. Jeśli gra jest łatwa, nie zabiera dużo pracy, to jest to możliwe nawet w przeciągu kilku miesięcy. Jeśli chodzi zaś o takie większe gry, no to zazwyczaj gdzieś tak, wiecie, pół roku do roku to taki jest standardowy czas. Tak, tutaj oczywiście Bartek ma na myśli sytuację, w której grę na przykład, no grę zazwyczaj duże nakłady stara się skorelować, zgrać druk z innymi wydawnictwami ze świata. Ten druk jest w Chinach, no bo tam po prostu się to... Jeżeli coś robimy w Polsce, gra jest na przykład niezależna językowo albo mało zależna, no to ten czas może być jeszcze krótszy. Bo wtedy prostą grę można przetłumaczyć dosłownie no, w kilka tygodni ze wszystkimi poprawkami, ze składem i tak się to zaraz do Polski, w Polsce zabierają się w 6 tygodni, zrobią i od razu mamy to praktycznie u siebie. Tradycja nakazuje, przepraszamy za usterki, aura zazwyczaj jest trochę przeciwko. W tej chwili mamy burzę, więc stąd przerwa w połączeniu. No cóż, postaramy się kontynuować wątek. Bartek, zacznijmy może od tego, że dwa lata to faktycznie długo. Na co nam to zeszło? Tak, no więc dwa lata, jak już wspomnieliśmy wcześniej, ale chyba tego nie usłyszeliście, żeby zaprezentować wam jakiś punkt odniesienia, ile tak naprawdę trwa wydanie gry, no więc jest to
W przypadku gry produkowanej w Polsce i jakiejś prostej, można nawet cały ten proces zrobić w 3 miesiące, to już tak jest naprawdę bardzo szybko. W przypadku gry produkowanej w Chinach to jest tak, wiecie, od pół roku do 3 kwartałów, czy może roku, to rok to już jest tak dość sporo w przypadku tych gier, których wersja angielska już gdzieś tam istnieje, czy w jakimkolwiek innym języku, a my tylko, prawda, tłumaczymy i lokalizujemy tę grę, to jest takie ładne słowo, na język polski, no to wtedy rok to już jest naprawdę sporo czasu i powinno się każdą grę zdążyć w tym czasie zrobić. Tymczasem wydanie Brzdenka od tego pierwszego momentu trwało 2 lata. No i 2 lata to jest strasznie dużo, a że gra była naprawdę wyczekiwana w Polsce przez mnóstwo graczy, to my codziennie dostawaliśmy przynajmniej jedno, a najczęściej kilka pytań, kiedy będzie Brzdęk, kiedy to zostanie wydane, kiedy my to zrobimy i czemu i tak długo, i czemu cały czas każemy wszystkim czekać. No więc każda praca nad takim wydaniem zaczyna się od tego, że grę trzeba przetłumaczyć. No to takie, wiecie, najbardziej intuicyjne. No więc my to tłumaczenie zrobiliśmy no nie najszybciej, ale też nie jakoś super szybko, tak. No nie najszybciej, ale też nie super wolno, tak? Bo to nie najszybciej, ale też nie super szybko, czyli... Tak. Czyli powiem, nie no, tłumaczenia podeszliśmy po prostu poważnie i węsząc, że gra może być bardzo popularna, jeszcze poważniej niż zwykle. To nie jest tak, że wiecie, że jak się... Że w ogóle nie wydaje się gier z założeniem, że dobra, wydamy, to pewnie nikt nie będzie chciał tego kupić, ale wydamy. No nie no, zawsze się liczy na to, że gra będzie popularna. No i też nie jest tak, że jak się spodziewa, że będzie to taki umiarkowany hit, no to tak, robimy ją na lekki odpierdziel, ale no zawsze się zawsze przykładamy się najlepiej, jak się da, no ale wiecie, no tutaj już mieliśmy taki stres maksymalny, no to musi działać, to musi wzbudzić zaufanie, więc wiecie, to trafiało do jednych osób, drugich, trzecich, żeby to przeczytali, sprawdzili, dali swoje uwagi i tak dalej, no więc troszkę trwało to dłużej niż zwykle, ale bez przesady, tak, zrobiliśmy to nadal dość sprawnie. Tak, też my to chcieliśmy zrobić bardzo dobrze, a trzeba zwrócić uwagę na to, że w tamtym czasie, na rok 2016, to, czy 2017, powiedzmy, że pracowaliśmy nad tym w roku 2017, to była to największa gra, największy projekt, jaki do tej pory się w wydawnictwie Lucrum pojawił. Dlatego, że wcześniej to Lucrum Games było raczej kojarzone z grami rodzinnymi, prostymi, małymi. Tak, najbardziej złożoną grą były do tej pory Wojownicy Podziemi, którzy nie mają praktycznie żadnego tekstu takiego mechanicznego na kartach. Tak? No i teraz, kiedy rozpoczęliśmy ten projekt, no to zaczęło się od tłumaczenia, które trwało trochę dłużej niż powinno. Następnie weszliśmy w etap, który nas bardzo zaskoczył. Otóż teraz jest to dla nas już chleb powszedni, ale wtedy byliśmy zaskoczeni, że wydawca oryginalny, czyli Direwolf... Znaczy nie tyle wydawca, to twórca. Wydawcą jest, to też jest skomplikowana sytuacja, że wydawcą, z którym my się kontaktujemy, bo z nim mam podpisaną główną umowę, jest wydawnictwo Renegade Game Studio ze Stanów Zjednoczonych, ale oni też są tylko wydawcami, oni nie są twórcą gry. Twórcą gry jest studio Direwolf, które głównie zajmuje się grami elektronicznymi. Na telefony, mają swoją własną grę Eternal, robią też gry dla innych wydawców oraz inne aplikacje, no ale oni też stworzyli gdzieś tam u siebie w swoim gronie grę planszową Clank właśnie. No i właśnie tenże Direwolf postanowił, że oni sami chcą dokonać składu graficznego naszego tłumaczenia, czyli chcą wziąć nasze tłumaczenie i stworzyć wersję graficzną tej gry polskiej, żeby mieć nad tym projektem kontrolę, ponieważ mają swoją wizję, jak ta gra będzie wyglądać. No i chcą, żeby w miarę możliwości gry w poszczególnych wersjach językowych były spójne ze sobą i żeby również przedstawiały tą wizję oryginalną. No i wiadomo, nie można tutaj oczywiście nikogo winić za to, że chce, żeby jego produkt, który wymyślił,
wyglądał w odpowiedni sposób. No spełniał jakieś standardy, żebyśmy... on sobie wymyślił. Tak, czyli chcieli się zabezpieczyć przed tym, żeby ktoś nagle nie wymyślił czegoś dziwnego, że jakieś zrobi tutaj dziwne tłumaczenie. Tak, tym bardziej, że będziemy teraz troszeczkę narzekać oczywiście na tę współpracę, natomiast i tak nie są to najbardziej radykalne i najdziwniejsze pomysły, z jakimi się zetknęliśmy później. Ale teraz w tamtym momencie było to dla nas dziwne, zaskakujące, wiecie. No też dodam, że my byliśmy wtedy w miarę początkującymi wydawcami. Dzisiaj jest to dla nas już sytuacja normalna, chleb powszedni i nas wcale tak już nie zaskakuje. Kiedy my dokonaliśmy tego tłumaczenia, to staraliśmy się to po prostu stworzyć jak najbardziej odjechane, śmieszne teksty. Żeby pasujące wszędzie, do polskich realiów, żeby, do polskiej kultury. Tak, odniesienia, dokładnie, odniesienia do polskiej popkultury, do jakichś legendarnych, wiecie, tekstów. Legendarnych tak. tekstów, które znane są tylko w Polsce. No i kiedy wysłaliśmy to tłumaczenie, no to pierwszy problem, jaki nastąpił, który poważnie wpłynął na opóźnienie gry, to było zbyt duże zainteresowanie w najprzeróżniejszych wydawców na całym świecie wszystkich wersji językowych, którzy naraz rzucili się na twórcę Dire Wolf i oni musieli wszystkie te wersje stworzyć na podstawie tych tłumaczeń, wszystkie wersje językowe, i tego było po prostu bardzo dużo. Klank. Ta, mówi się, że polski rynek planszówek jest trzeci w Europie, że tylko i wyłącznie w Niemczech i we Francji gra się więcej i ten rynek faktycznie przerasta, znacznie przerasta, ale jednak na tym trzecim miejscu się znajdujemy. Natomiast no niewykluczone, nie wiemy rzecz jasna, jakie były tego powody, natomiast no niewykluczone, że po prostu w świadomości Amerykanów, Polska, to gdzieś tam, wiecie, no jakiś tam sobie kraik w Europie, no to nie trzeba dawać wysokiego priorytetu, prawda? Tak mogło być, czy tak było, to nie, oczywiście nie jesteśmy pewni. Fakt jest taki, że w tej kolejce wylądowaliśmy gdzieś bardzo... Tak, nie można wykluczyć, oczywiście nie wiemy, troszkę gdybamy. Mogła to być tak naprawdę nasza wina, bo ja sobie wyobrażam, że naprawdę inni mogli zrobić to szybciej, ale też jest pewna kwestia. Inne kraje wcale niedużo wcześniej wydały Brzdęka od nas. To znaczy, że po prostu moce przerobowe twórcy Dire Wolf, którego nie znamy kompletnie wielkości, nie wiemy, czy tam pracuje 5 osób, czy 100, no, były też w jakiś sposób po prostu być może zajęte innymi projektami. No, nie znamy ich sytuacji wewnętrznej. My też mamy kontakt na co dzień z Renegade, a nie z Dire Wolf, więc nie mogliśmy też tak wprost takich, wiecie, pytań zadawać. Natomiast faktem jest, trwało to bardzo długo. To trwało no, kilka miesięcy, kilka dobrych miesięcy. Ani w ogóle cokolwiek się ruszyło, tak? Po wysłaniu tak. przez nas wszystkich plików. No, a my tutaj codziennie odpowiadamy ludziom, kiedy będzie Brzdęk i codziennie, prawda, budujemy, no, wiecie, frustrację to może duże słowo, ale tak, no, takie zniecierpliwienie, zarówno, które jest zarówno po naszej stronie, jak i po stronie naszych klientów. Kiedy w końcu ten Dire Wolf znalazł czas na to, żeby zająć się polską wersją, zajrzeli do tego naszego tłumaczenia, no i złapali się za głowę. No co oni tutaj nakombinowali? Przecież to w ogóle nie jest przetłumaczone, tylko nawtykali tutaj całej masy dziwnych rzeczy. Tak, ale dodatkowo, wiecie, oczywiście nikt, taka ciekawostka, człowiek, z którym się kontaktujemy, ważna postać w wydawnictwie Renegade, ma nazwisko Bojanowski. Nie potrafi po polsku ani słowa, natomiast w Dire Wolfie też oczywiście nikt o polskim języku nie ma pojęcia, no więc jak oni mogli to sprawdzić? Wrzucali sobie to oczywiście w Google Translate'a. A jak Google Translate wprawdzie jest z roku na rok coraz lepszy, ale nadal jest to Google Translate. Tutaj też, jeżeli zdążymy, to powiemy drobną ciekawostkę z tym związaną. Natomiast no oczywiście nie dość, że... Znaczy widzieli, że to nie jest to, ten tekst dosłowny, który oni napisali, to nie jest dosłowne tłumaczenie,
A tu jeszcze Google Translate dodatkowo wzmacniał ten dysonans, te różnice, więc pytali się, co wy tutaj odwalili. Tak, to więc zaczęło się, wiecie, od takiego tłumaczenia, no słuchajcie, no to tu chodzi o to, tu chodzi o tamto, wiecie, nam strasznie zależało, bo włożyliśmy w tłumaczenie tego brzdęka, no całe swoje serce, wszystko naprawdę, wszystko, co tylko mogliśmy wymyślić, żeby było jak najzabawniej, żeby gracze się jak najlepiej przy tym bawili, no okazało się, że nie było to spójne z wizją właśnie twórców, ponieważ no pozmienialiśmy pewne rzeczy. Wiecie, tak, ale musieliśmy postanowiliśmy, że żeby walczyć o to, dokonamy egzegezy każdego tekstu, czyli po prostu każdy tekst opisywaliśmy, do czego się odnosi, dlaczego chcemy go użyć, tak? No i... Wszystkie karty, posłuchajcie, każda karta tak. W ręku. No i efekt był taki, że no wiecie, też nie chciałbym sprawić takiego wrażenia, że my tutaj narzekamy, wiecie, na naszego partnera, że tutaj nas jakoś ograniczali. To po prostu dla nas wtedy, 4 lata temu i dla takich początkujących dawców, to było zaskoczenie, że ich to w ogóle obchodzi, jak my przetłumaczymy teksty klimatyczne. Teraz już nas taka sytuacja nie zaskakuje i wcale im się tak bardzo nie dziwimy. Też, wiecie, oni w ten sposób chronili nas przed tak zwanym błędem szklanej pułapki. Jak zapewne wielu z was wie, Szklana pułapka to film przetłumaczony z angielskiego Die Hard, czyli die od umierać, hard od twardo, mocno, czy jak to tam... Ciężkie do przetłumaczenia, tak. Ale Szklana pułapka odnosi się bezpośrednio do tego pierwszej części tak. filmu i nie ma nic wspólnego z kolejnymi częściami. Tak. Tak? Kiedy ktoś, kto tłumaczył Szklaną pułapkę, nie miał pojęcia o tym, że będą sequele. Kiedy sequele się pojawiły i się okazało, że mają taki sam tytuł, no i w Polsce trzeba je nazwać Szklaną pułapką, a kolejne Szklane pułapki ze szkłem nie mają nic absolutnie wspólnego. Miała tylko pierwsza część. No i to było też takie, wiecie, w pewien sposób zabezpieczenie tej naszej sytuacji, żeby byliśmy po prostu kontrolowani przed tym, żeby nie odjechać za bardzo w tym naszym tłumaczeniu. Od ich wizji. Tak. Tego był taki, że dostaliśmy polecenie przetłumaczyć to jeszcze raz, tylko tak bliżej oryginału. No i tutaj... Tak, no i tu też trzeba pochwalić, że jeżeli coś wykazaliśmy wyraźnie, że było nieprzetłumaczalne, bo oni oczywiście też używali tekstów związanych z popkulturą amerykańską, to bez większego problemu dało się to przeforsować. Tylko no musieliśmy to rzeczywiście tak. wykazać, a jeżeli coś było widać, że odnosi się do takiej popkultury masowej albo jest po prostu związane ze światem gry, nie ma tam żadnych jakichś nawiązań, no to chcieli, żeby to zostało w miarę wiernie przetłumaczone. No i efekt końcowy właśnie był taki, że wypracowaliśmy swego rodzaju złoty środek, który pozwolił na wydanie tej gry, na produkt, na który wszyscy się zgodzili. No i dzięki temu, w zasadzie przez to, trwało to wszystko bardzo długo, prawda? My tłumaczyliśmy 2 razy, jeszcze tam były inne problemy wewnętrzne. No i kiedy w końcu nam się zamknąć tłumaczenie, wszystkie składy dobrze przetłumaczyć, wszyscy święci się pod tym podpisali, że wszystko jest ok, składamy grę do druku, gra drukuje się, wszystko wydaje się idzie dobrze. No i przychodzi ten moment, kiedy ważna sprawa, posłuchajcie, no musimy zdążyć przed końcem 2018 roku, no bo naprawdę jak można sprowadzić grę z Chin? Są realnie 3 opcje. Jest transport lotniczy, zupełnie przy naszym rynku niemożliwy. To znaczy to jest za drogie, nikt sobie na to nie jest w stanie pozwolić. Jest transport morski, standardowy, najtańszy, ale też trwa. No i jest taka opcja pośrednia, transport kolejowy, jest w akceptowalnej cenie i jest znacznie szybszy. Więc na taki, że transport się zdecydowaliśmy. I teraz, co się tak naprawdę stało? Otóż, przy okazji organizowania transportu, udział w tym całym przedsięwzięciu miały 3 strony. My jesteśmy pierwszą stroną, drugą stroną jest wydawnictwo Renegade,
którzy zlecają produkcję do chińskiego producenta, który grę produkuje i przygotowuje do wysyłki i wysyła. Na skutek kompletnie dziwnego zbiegu okoliczności my się dowiedzieliśmy, że słuchajcie, brzdęk wypłynął. A my na to, jak to wypłynął? Przecież my zgłaszaliśmy transport kolejowy. A oni na to, no jak to? Przecież tutaj jest już potwierdzenie, że miał wypłynąć. Nie, ale zaraz. Ale dokąd to w ogóle płynie? Czy to płynie do nas? Czy wiecie, chwila niepewności, tam dzień czy dwa. Ja już byłem załamany. Ja? My tutaj... wiecie, tutaj terminy nas gonią, bo my bardzo się śpieszymy, żeby grę wydać przed świętami. Jeśli gra gdzieś utknie i nie przyjdzie na święta, no to w ogóle katastrofa dla wydawcy. Mowa oczywiście o świętach Bożego Narodzenia. I kiedy w końcu się dowiedzieliśmy, gdzie ta gra idzie, to dostaliśmy informację, że został doładowany kontener, który zamawiało wydawnictwo Portal. To po prostu, wiecie, naprawdę po prostu osłupiliśmy. No nie wiedzieliśmy, co w ogóle, jak mamy to skomentować i w ogóle, jak to możliwe, że brzdęk został wysłany do Portalu. Później oczywiście dochodziliśmy tego błędu, wiecie, wszystkie takie błędy trzeba wyjaśnić, no bo jednak ten błąd będzie coś kosztował. A w związku z tym trzeba wiedzieć, no, kto jednak kto za to zapłaci lub no gdzie tu no. Szukać jakichś, wiecie, złotych środków, jakichś kompromisów do wyjaśnienia takiej sytuacji. A jak to się stało? Otóż w tym samym czasie, kiedy my produkowaliśmy Brzdęka, to wydawnictwo Portal produkowało dwie gry. Było to Sentient i bodajże Bolidy. Kiedy Portal zamówił transport, to Chińczycy zobaczyli, o, to do Polski, i zapytali wydawnictwa Renegade, ponieważ wszystkie te gry są wydawane przez wydawnictwo Renegade, zapytali wydawcę Renegade, słuchajcie, tutaj zapakowaliśmy już Bolidy i Sentient, czy mamy do tego dorzucać Brzdęka? Akurat ten mail gdzieś chyba nie doszedł, gdzieś chyba się zgubił i tak dalej. Później ktoś się coś dopytał i od wydawnictwa Renegade przyszła informacja, tak, brzdęk jest gotowy, wysyłajcie. No i tutaj od razu ktoś tam napisał taką nie do końca jasną informację, ktoś ją zrozumiał też inaczej niż powinien, no i efekt tego był taki, że cały nakład gry Brzdęk został wysłany do wydawnictwa Portal. No, widzicie, komedia po prostu... Komedia omyłek, tak? Tak. No. A u nas prawie zawał serce. Całe szczęście, wydawnictwo Portal mieści się w Knurowie, które jest na Śląsku. Przy czym magazyn chyba... No nieważne, to już nie jest ważne. W każdym razie rozkład w statku na szczęście był ciągle akceptowalny, także ciągle... Tak. Jeżeli się miałby oczywiście nie spóźnić, tutaj mieliśmy oczywiście drżenie serca cały czas, bo to jest najczęstszy problem też statku, że no, o ile pociąg raczej się nie opóźni, transport kolejowy, oczywiście wszystko jest możliwe, ale jest to mało prawdopodobne, natomiast w przypadku statków jest to duże ryzyko. Bardzo często statek gdzieś tam zawinie do portu, z jakiegoś powodu nie może wypłynąć, albo nie może tego portu zawinąć, coś tam się dzieje, prawda? No ale tutaj było, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zdążymy. No i całe szczęście Bielsko-Biała, czyli siedziba wydawnictwa Lucrum, nie jest tak daleko od wydawnictwa Portal, więc jak również koszty z tym związane, no nie były jakieś duże, udało się oczywiście wszystkim stronom wypracować jakieś porozumienie. No i szczęśliwie w końcu w październiku 2018 roku Brzdęk na nasz magazyn dotarł, a dzień później już go nie było, czego byliśmy totalnie zszokowani. Nie zdarzyło nam się do tej pory to z żadną grą, mimo że zarówno Przebiegły Wielbłądów, jak i Red Seven, które były wydawane wcześniej, sprzedaliśmy już kilka nakładów, to jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby coś zniknęło pierwszego dnia. Ale warto tutaj też zaznaczyć, żebyście wiedzieli też, jak to wygląda. Kiedy wydawca pozbywa się całego nakładu i na przykład
dzień po, czy nawet, wiecie, nawet tydzień, czy miesiąc po, informuje szeroką publiczność, słuchajcie, gra nam się skończyła i obwieszcza sukces, to jeszcze tak naprawdę nie znaczy, że sama gra odniosła sukces, będzie tak? hitem, ponieważ sprzedaż gry przez wydawcę oznacza, że trafiła ona do sklepów. I hurtowników. I hurtowników. A dopiero, jeśli z tych sklepów trafi do klientów, dopiero to jest takim prawdziwym sukcesem. Oczywiście lepiej jest, że my tę grę wyprzedamy w dzień, niż żebyśmy jej nie wyprzedali. Wiadomo, że to lepiej, że to już jest taki, wiecie, taka lampka, która świadczy, o, to chyba będzie... Natomiast prawdziwy sukces jest wtedy, kiedy grę kupią klienci. Jak było w naszym przypadku? Miesiąc po tej całej akcji gry nie było w sklepach. Byliśmy po prostu super przeszczęśliwi. Tu przesadzasz, czyli prawie nie było w sklepach. No, całkowicie wyczyściło ją w styczniu. Znaczy było jeszcze po świętach, pojedyncze sklepy miały pojedyncze sztuki, zazwyczaj już w wysokich cenach i te mimo tych wysokich cen. Więc to po prostu nam otworzyło nam oczy. Jaki sukces można odnieść? To była naprawdę nasza kura, która zniosła złote jaja. Tak, no i potem jeszcze się sytuacja powtarzała w przypadku do druków. Sytuacja się powtórzyła, ponieważ zarówno drugi druk też sprzedaliśmy natychmiast, trzeci druk, już może nie w dzień, ale też sprzedał się bardzo szybko. I również wyparował ze sklepów bardzo, bardzo sprawnie, bo jak się pojawił pod koniec zeszłego roku, tak teraz pod koniec pierwszego kwartału również go w sklepach zabrakło. W tym momencie, wiecie, po drodze była jeszcze gra roku, no również byliśmy przeszczęśliwi, ponieważ Brzdęk zdobył tam trzy główne nagrody. Zdobył główną nagrodę gra roku za najlepszą grę, zdobył nagrodę za najlepszą grę rodzinną, jak i również najlepszy debiut. Najlepszy debiut to znaczy, że autor Brzdęka, to dla niego Brzdęk był debiutem w tym sensie, że była to jego pierwsza gra, jaką w życiu zaprojektował. I takie, A przynajmniej wydał. I takie trzy nagrody zdobył Brzdęk, co również było dla nas absolutnym szokiem. Wiecie, no liczyliśmy gdzieś po cichu, że może Brzdęk zdobędzie tą nagrodę dla najlepszej gry rodzinnej. No wtedy Azul był wysoką konkurencją. Już uznaną na rynku, tak. Brzdęk ciągle miał tylko jeden druk, który się rozszedł od razu. A w ogóle nagroda główna to była absolutna sfera marzeń i to wiecie, i to takich marzeń w stylu, moim marzeniem jest na przykład osiągnąć taki sukces jak Robert Lewandowski, przy czym mam już 30 parę lat, więc raczej mi się to już nie uda. Może cię odkryją, kto wie. Może mnie jeszcze odkryją. To mniej więcej w podobnych kategoriach marzyliśmy o tym, żeby Brzdęk zdobył główną nagrodę, a się jednak okazało, że nie było to tak wcale oderwane od rzeczywistości marzenie, ponieważ tak się właśnie stało. W tym momencie, dzisiaj, czekamy na aż czwarty druk Brzdęka zawinie do portu. Oczywiście, że byśmy życzyli sobie, żeby wyprzedał się jak najszybciej, aczkolwiek, korzystając z własnych doświadczeń, zamówiliśmy tego tyle, żeby jednak nasycić rynek bardziej niż tylko przez te kilka dni. Otrzymaliśmy... Dobrze. Tak, właśnie informację, że musimy się niestety zwinąć. No nie jest to wszystko, co dla was przewidzieliśmy, ale czasu nie oszukamy. Problemy techniczne też nie pomogły. Otrzymaliśmy pytania, więc na te pytania będziemy dalej odpowiadać. Mam nadzieję, że chociaż trochę was zainteresowaliśmy tym tematem i że kiedyś jeszcze, jak was to dalej interesuje, to w jakiś sposób sobie o tym Brzdęku pogadamy, a najlepiej, żebyście zagrali, bo to fajna gra jest, serio. Pytania. Pytanie pierwsze. Co decyduje o tym, że wybieracie konkretną grę do wydania w waszym wydawnictwie? Szczególnie przyciąga w nowych tytułach. Wiecie, rynek jest dynamiczny. Bardzo się dynamicznie zmienia. Kiedy zaczynaliśmy pracę w roku 2016, cały rynek był na wznoszącej. To był wielki tort, który czekał jeszcze na podział. Coraz więcej ludzi grało, coraz więcej się o tym mówiło, coraz częściej zwykłemu zjadaczowi chleba planszówki nie kojarzyły się już tylko z Monopolem czy Chińczykiem, ale też właśnie z nowoczesnymi tytułami. I to był czas, kiedy przede wszystkim szukaliśmy nowych, ciekawych rozwiązań, fajnych tytułów, bo
była szansa to wypromować, była szansa to sprzedać. No niestety, jakkolwiek bardzo, bardzo, bardzo chcemy łączyć pracę w wydawnictwie z naszym hobby, z tym, że po prostu kochamy gry, tak? Niestety trzeba myśleć też o tym, żeby, wiecie, no nie dokładać tego interesu, bo jeżeli będziemy dokładać zbyt długo, to sam brzdęk nas nie uratuje i po prostu będziemy musieli się zwinąć. Więc trzeba na tym zarabiać. I tak, o ile w 2016 zupełnie realnym rzeczą było to, żeby znaleźć jakiś tytuł zupełnie znikąd i tak finansować. Podam przykład. Takim przykładem jest na przykład gra Intryganci. Czy ktoś z was kiedykolwiek słyszał tytuł Palaski? No. Podejrzewam, że nie. Ale nawet Red 7, tak? Który się w Polsce sprzedał lepiej niż w Stanach Zjednoczonych. Tak. No? I to właśnie pokazuje, że x lat temu można było znaleźć, ale mam tutaj super grę, to ja ją wydam, zrobię promocję i ona się w Polsce sprzeda. To było możliwe 4 lata temu. Dzisiaj... Jest to bardzo trudne nawet dla największych wydawnictw, które mają największe jakieś tam siły marketingowe. Dzisiaj jest to trudne, i jest to w szczególności trudne dla wydawców mniejszych. My może nie jesteśmy jakimś kompletnie małym wydawnictwem, natomiast no, nie jesteśmy też gigantem. Gigantom łatwiej jest to zrobić, ale no, nie oszukujmy się, nawet giganci wolą wziąć gotowy hit, który jest już wypromowany za granicą, bo wtedy taki po prostu łatwiej się sprzeda w Polsce. Tak, może przejdźmy do kolejnych pytań. Tak. Znaczy, podsumowując krótko, nadal staramy się oczywiście znaleźć gry, które sami jesteśmy przekonani, które nam się podobają. To jest w zasadzie warunek konieczny. Natomiast, no niestety nie jedyny. W tym momencie też musimy patrzeć na to, na perspektywy. Czy ta gra zyska też hype gdzie indziej, za granicami, bo to wszystko się przelewa. Dzisiaj mamy, jeżeli w globalnej wiosce, jak coś jest hitem w Stanach Zjednoczonych, to ma dużą szansę zostać hitem w Polsce. No niestety, to są takie czynniki też. Cena gry, to wszystko jest bardzo istotne. No ale przejdźmy do kolejnych pytań. Czy macie jakąś wymarzoną grę, której nie ma na rynku polskim, a którą chcielibyście na naszym rynku wydać? No i to pytanie można podejść na dwie strony. Czy jest taka, którą my byśmy chcieli wydać, albo czy jest może taka, której na rynku polskim nie ma, ale chcielibyśmy na przykład, żeby wydał ją ktoś inny, że ja sam chciałbym w nią zagrać, chciałbym w nią zagrać w języku polskim, a może niekoniecznie chciałbym ją wydać, ponieważ no, może to się wiązać na przykład z jakimś ogromnym nakładem pracy, na który na przykład nie mamy mocy przerobowej. No albo ryzykiem właśnie finansowym, tak? Tak. No i ja tak szybko grzebię w pamięci. Ja na pewno, ja mam gotowy tytuł, więc mogę go teraz powiedzieć. Ja bym bardzo chciał, żeby w Polsce ukazała się Taluwa. To jest bardzo stara, jak na dzisiejsze standardy, to już bardzo stara gra kafelkowa. Świetna, interakcyjna, dużo fajniejszy dla mnie zabawa z kafelkami niż klasyczny Carcassonne. Gra, która właśnie mimo tego, że jest fajna, pewnie z dużym prawdopodobieństwem nie miała szansy, by w tej chwili niestety zakorzenić się dobrze na rynku i się dobrze sprzedać, więc pewnie tego nie zrobimy. Ale zobaczymy, no, może się coś jeszcze będzie zmieniać. Tak, no ja z kolei na przykład mógłbym powiedzieć, że Detective City of Angels to jest gra, świetna gra, która właśnie, której my na przykład nie wydamy ze względu na to, że to jest zbyt wielki produkt, on zbyt dużo kosztuje, nie szacujemy tego w ten sposób, że jesteśmy w stanie sprzedać wystarczającą liczbę sztuk tej gry, żeby na niej zarobić, a i nakład pracy, którego ona wymaga, no jest kolosalny. Olbrzymi. Natomiast sama gra, no naprawdę... Bardzo innowacyjne podejście do gier redukcyjnych, bardzo fajne. Bardzo. Jeżeli macie gdzieś okazję, polecamy sprawdzić. Super tytuł. Detective City of Angels, nic wspólnego z detektywem od portalu, który swoją drogą też jest grą wartą sprawdzenia, no ale wiadomo, to polska gra, no w kontekście wydawniczym nie mam o czym rozmawiać. Natomiast Detective City of Angels też ciekawy tytuł. Jak pandemia wpłynęła u was na sprzedaż gier? I tutaj to pytanie, ja od razu odpowiem, że my nie jesteśmy, tego za bardzo u nas nie widać, ale nie to, że nie widać, że się nic nie zmieniło, tylko że nie za bardzo można wyciągać wniosków na naszym przykładzie, bo po pierwsze, my nie mieliśmy w trakcie, może nie tyle pandemii, co w trakcie tego całego okresu izolacji, tak zwanego lockdownu, nie mieliśmy żadnej premiery. Dopiero... Pod koniec tego. Dopiero 4 czerwca mieliśmy premierę Sierra West i sprzedała się zgodnie z oczekiwaniami. Natomiast nie mieliśmy w tym najbardziej zamkniętym czasie
żadnych gier takich, które by, co do których moglibyśmy zauważyć spadek obrotów, ponieważ no, tak to jest już w przypadku wydawców, że jeśli my mamy brzdęka, który no, sprzedaje się tak naprawdę non-stop jak świeże bułeczki, to nie mając go, ciężko nam na podstawie pozostałych gier zauważyć jakiś spadek. Słyszeliśmy o wzrostach, słyszeliśmy zarówno o spadkach, różnie o tym mówią różni ludzie z branży. Znaczy tak, hitom nic to nie zaszkodziło. Natomiast bardzo możliwe, że gry takie tylko dobre, w sensie takie, które nie mają wystarczająco dużo hype'u za sobą, będą się sprzedawać gorzej z perspektywy wydawnictw, ponieważ sklepy będą mniej skore, żeby podejmować ryzyko. Ale to też jest tylko robocza teoria. Ciężko nam w tej chwili oczywiście to w jakikolwiek sposób potwierdzić. Równie dobrze może być tu to, znacznie to, o czym mówiliśmy wcześniej, także konkurencja jest coraz większa, więc wydaje gry, przez co też sklepy nie mieszczą tych gier, coraz są mniej chętne, żeby brać gry, których nie są stuprocentowo przekonane, że im się sprzedadzą. Więc nie wiadomo na tej chwili, jak pandemia na to wpłynęła. Dobrze, pytanie kolejne. Czy wolicie bywać na większych eventach dotyczących gier bez prądu, czy jednak te lokalne również mają dla was swój urok? No, ja od razu przyznam, że lubię zarówno te duże, jak i te małe. Naprawdę, jeśli chodzi o największy event, jaki w Europie można, na jaki można pójść, czyli Essen, no to ja jak tam wchodzę, to naprawdę czuję się, że jestem u siebie. Czuję się naprawdę jak dom, ryba w wodzie. Jak tak? Ryba w wodzie. Czuję, że oddycham tym powietrzem, które no już zna ten cały świat. I wiecie, teraz tak z kolei, jeśli mówię o mniejszych imprezach, no to tak naprawdę każda impreza, na którą przyjdą ludzie, to jest naprawdę dobra zabawa i naprawdę ja zdecydowanie polecam wybrać się na jakiś konwent, jeśli jeszcze tego ktoś z was tak, nie znaczy, zrobił. No, mamy nudną odpowiedź, tak naprawdę lubimy wszystkie wydarzenia, które są dobrze zorganizowane i na których są ludzie, no bo wiecie, no co z tego, że ktoś zrobi event, na który przyjdzie 5 osób, no to no wiadomo, no, nikt nie lubi siedzieć i się nudzić. Ograniczeniem jak zwykle są pieniądze, tak, no bo to niestety nawet duże eventy w Polsce raczej dla wydawcy łączą się ze stratą w czystym finansie, tak? w wszystkich pieniądzach, ewentualnie z wyjściem na zero lub niewielkim zarobkiem. Jest to oczywiście zysk promocyjny i dlatego się na te konwenty jeździ, natomiast no, trzeba to jakoś rozsądnie przeliczać, tak, jeżeli mielibyśmy pojechać gdzieś na drugi koniec Polski z naszej perspektywy, no to musimy wiedzieć, że po prostu to się w jakiś sposób opłaci, że będzie tam na tyle dużo ludzi, że gdzieś tam pokazanie tych gier będzie wartością dodaną i że po prostu no nie będzie to inwestycja, wyrzucenie pieniędzy w błoto, mówiąc brzydko. No dobrze, kolejne pytanie. Ilu zazwyczaj macie pretesterów gier? No więc to naprawdę bywa bardzo różnie, ponieważ zdarza się, że podejmiemy decyzję wydawniczą na podstawie takiej, że zagram ja z Łukaszem. W tej chwili, szczerze mówiąc, jest to najczęstsze, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, inne czynniki niż... mamy zaufanie do swoich jakichś tam gustów i znajomości gier, a inne czynniki niż czysta mechanika też mają wpływ, więc jeżeli zagramy w grę, która nam się podoba, ale tak podoba, wiecie, bez żadnego szału, ale widzimy, że zobaczymy, może bo w tej chwili może nie było takich, bo ciągle jeszcze jakby jesteśmy w starym systemie, więc może jeszcze takich gier nawet nie było, ale takie mam nastawienie w tej chwili, że jeżeli gra jest dobra, ale widzimy, że na przykład widać to, że gra budzi zainteresowanie, że jest dobrze adresowana do konkretnego targetu, którym może nie jesteśmy, to jesteśmy nią zainteresowani. Gdybyśmy dostali Wingspan, czyli na skrzydłach my, to pewnie by tak było. Gra jest ok, podoba nam się bez szału, tak, ale widzimy, że jest ogromne zainteresowanie, że jest pięknie wydana, że ma fajny, oryginalny temat. Na pewno byśmy chcieli ją wydać w Polsce. No wiadomo, że nie było w ogóle o tym mowy z naszej perspektywy, ale to jest myślę dobry przykład. Jeszcze wracając do meritum pytania, zdarza się tak,
że są jakieś gry, co do których nie mamy pewności. Na przykład gry dla dzieci, w których jesteśmy słabi. Tak, na przykład gry dla dzieci albo takie gry dla szerokiego odbiorcy, które są bardzo łatwe i mają za zadanie ich w jakiś sposób rozbawić, no to też ciężko jest taką sytuację odtworzyć sobie, kiedy ja siedzę razem we dwóch z Łukaszem i próbujemy tutaj, wiecie, pobawić się w jakąś bardzo bardziej imprezową grę. No i my jesteśmy już spaczeni, tak, no po prostu patrzymy na to pod kątem mechanicznym, prawda, ciężko czasami sięgnąć po taki prosty fan, który tak ma dawać. Tak, więc ważne jest, żebyśmy zdawali sobie sprawę z własnego spaczenia, z własnej stronniczości wobec jednych gier względem drugich. No i właśnie starając się, żeby uniknąć tego właśnie efektu, no to wtedy szukamy znajomych, szukamy jakichś imprez, na których możemy pokazać gry różnym osobom, no i w ten sposób tych... Obserwujemy reakcję po prostu. Tak, obserwujemy reakcję, tych testerów wtedy może być więcej. Takim, myślę, najlepszym przykładem to może być wydane przez nas Amazonki, które tych pretesterów miało naprawdę dużo. To no nie wiem, czy już w setki to nie weszło, tak? No bo to gra w dużym gronie, jesteśmy na różnych imprezach pokazali. To jest gra, w którą można zagrać nawet w 10 osób, w związku z tym, wiecie, może 10 testerów może w jednej grze zagrać i 15 minut i przetestowali, tak? Więc myślę, że tutaj mogło to wejść nawet na liczbę trzycyfrową przed podjęciem decyzji o tym, że tę grę wydajemy. No ale tak jak mówię... No ale w rzekach graliśmy we trzech. Tak? W rzekach graliśmy we trzech i decyzję od razu podjęliśmy. Tak, dokładnie. Dobra, no może więcej, bo wtedy Tomek Międzik, który z nami pracował, no też grał u siebie, tak? Więc może było nas pięciu, sześciu, nie wiem, coś koło tego. Tak? Naprawdę była to liczba niewielka. Dobrze, kończymy, bo nam się czas, bo czas dobił do 17 do naszego deadline'u. Dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchali. No i cóż, miłego wieczorku wam życzymy. Mam nadzieję, że wam się miło nas słuchało. Pozdrawiamy. Mówił dla was Bartek Chlebicki i Łukasz Gralak, wydawnictwo Lukrum Games. Hej.